Dzień dobry, nazywam się Anna Lazar, jestem nauczycielem chemii i fizyki. Chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów o fizyce. W naszym liceum zajęcia z fizyki prowadzone są zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Prowadzimy je w dwóch zmodernizowanych pracowniach fizycznych, w których nie tylko zostało zachowane zabytkowe wyposażenie, ale również zostały one wzbogacone w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne umożliwia prowadzenie doświadczeń w trakcie lekcji. Oprócz zajęć wynikających z siatki godzin, prowadzimy również zajęcia dodatkowe dla zainteresowanych uczniów. W czasie tych zajęć utrwalamy, systematyzujemy wiedzę, przygotowujemy do matury, konkursów i olimpiad. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim umożliwia naszym uczniom uczestnictwo w zajęciach, czyli w wykładach, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych na terenie Uniwersytetu Śląskiego. W miarę możliwości i zainteresowań naszych uczniów organizujemy również wycieczki i wyjazdy naukowe. Byliśmy w CERN-ie, byliśmy w Świerku, byliśmy w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Planujemy wyjazdy do elektrowni jądrowej w Dukowanach. Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, osiągają sukcesy w konkursach, olimpiadach, dzięki czemu mogą podjąć studia na wymarzonych kierunkach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzień dobry, nazywam się Antoni Korgul i jestem uczniem drugiej klasy liceum trzyletniego. Uczestniczę w zajęciach z fizyki na poziomie rozszerzonym. Polecam wybór tego rozszerzenia, ponieważ przygotowuje nas ono bardzo dobrze do kierunków technicznych, fizycznych, chemicznych, medycznych i wielu innych. Uczniowie Słowaka uzyskują wyższe średnie wyniki z matur z fizyki na tle innych szkół. Bardzo dużą zaletą są wycieczki naukowe do instytucji takich jak CERN czy Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Rozszerzenie z fizyki pozwala nam zrozumieć zjawiska, które wcześniej były dla nas niezrozumiałe lub były przez nas wręcz ignorowane. Bardzo polecam zajęcia z fizyki na poziomie rozszerzonym i mam nadzieję, że zobaczymy się we wrześniu. Dzień dobry, nazywam się Matylda i jestem uczennicą pierwszej klasy liceum. Uczę się fizyki na poziomie podstawowym. Na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych zawsze panuje miła atmosfera. Są one prowadzone w sposób przyjazny i zrozumiały. Nauczyciele nie tylko tłumaczą nam prawa i zjawiska zachodzące w przyrodzie, ale także prezentują je nam w czasie doświadczeń. Często na lekcjach fizyki nawiązujemy do biologii oraz chemii i na bieżąco wykorzystujemy matematykę. Możemy więc zgodzić się z Ernestem Rutherfordem, który powiedział, że w nauce istnieje tylko fizyka, a reszta to zbieranie znaczków. Do zobaczenia we wrześniu. Łychę stukam się z każdym kielichem. Czuję się tak, jakbym na ulicy znalazł dychę. Zacieszamy Michę, mamy weekend, śmiało. W końcu coś